Zaplecie harcerstwa na Kielecczyźnie. Z grupą wędrowników przyjechałem tu, bo to 100 lat harcerstwa, to też prawie 1/3 mojej działalności w harcerstwie. Odbieram to po tych wielu latach działalności w różnych aspektach, ale chyba najważniejsze to, co spotkało mnie tu na tym zlocie, to fakt, że dalej istnieje wspaniała atmosfera harcerska. Mimo że w harcerstwie ogólnie, w harcerstwie kieleckim trudności jest dużo, to, co spotykam tutaj, tych ludzi, którzy przygotowywali, tych ludzi, którzy prowadzą ten zlot i tych ludzi, którzy przyjechali tu wspólnie bawić się, pracować, wymieniać doświadczeniami, jest to wspaniała rzecz. Wędrownicy, harcerze starsi wspólnie z instruktorami bawią się wspaniale, a przecież wiadomo, że ta zabawa jest wynikiem ich całorocznej pracy, ich doświadczeń, ich przekonań, ich ideałów. To, że w jednej grupie ja, instruktor z 30-letnim doświadczeniem i harcerze gramy w gry planszowe, bawiąc się wspaniale, to świadczy o tym, że 100 lat idei skautingu ma swój sens. Inne organizacje przeżywają zloty i upadki, harcerstwo tu na ziemi kieleckiej dalej trwa. I miejmy nadzieję, że na kolejnym zlocie ci, którzy się spotkają, będą się bawić w takiej samej wspaniałej atmosferze. Dziękuję.